Cześć, witajcie. Pamiętacie, co wam pokazałem? Licznik, który montujemy, jeżeli mamy licznik od dostawcy energii elektrycznej zdalnego odczytu i za chwilę wam pokażę, gdzie go montujemy. Tak wygląda licznik. Bardzo fajne urządzenie. Firma Kultech też ma bardzo dobrej jakości produkty. Może przeczytajmy sobie Kultech. Trójfazowy licznik elektroniczny, licznik, miernik zużycia energii na szynę DIN 400V LCD 4P. Inwestycja w oszczędność i kontrolę zużycia energii. Licznik elektroniczny poboru prądu pozwala na bardzo na bieżąco monitorować poziom zużycia energii elektrycznej na odbiorniki trójfazowe zasilane prądem przemiennym 230V. Częstotliwości 50 Hz urządzenie posiada wskaźnik LED, który sygnalizuje o poborze energii. Dioda miga z częstotliwością, która jest zależna od pobranej energii ze stałą impulsowością 40 impulsów na kilowatogodzinę. Wyświetlacz LCD wskazuje wartość pobranej energii elektrycznej na podstawie liczby impulsów. Miernik przeznaczony jest do montażu w rozdzielniach na szynę DIN TH35. Dodatkowym atutem tego produktu jest bardzo łatwa obsługa i niewielki rozmiar, który pozwala na łatwą instalację. Zamierzam coś takiego kupić. To są parametry techniczne. O, i tu się zatrzymajmy, bo licznik to licznik i ma liczyć jak należy. Ale on ma też w sobie takie coś, filtry, które filtrują wam prąd i usuwają z niego wszystkie zakłócenia. Przejdźmy sobie teraz na aparat. No i zobaczcie, jeżeli mamy tu, jak u mnie jest w przypadku tu, niedługo będzie licznik inteligentny, elektroniczny, który będzie wysyłał odczyt energii elektrycznej do mojego dostawcy energii, a równocześnie ja będę mógł sobie tutaj stać i patrzeć, co tu się dzieje. I gdzie montujemy taki dodatkowy licznik? Jak tu mamy główny licznik, to montujemy go tu na przykład z boku na ścianie. Czyli jak tu mamy przewody od licznika, które jedą do rozdzielni, to te przewody od licznika kierujemy do tego licznika, a z tego licznika dopiero na rozdzielnię i dalej na dom. Tak to się prawidłowo instaluje. I co jest najważniejsze? Prawo zabezpiecza wam linię, która idzie od słupa przyłączeniowa do waszego domu i do licznika. Tu kończy się tu kończy się tak naprawdę nadzór energetyki, pod którą podlegacie. A już za licznikiem, czyli tu, możecie sobie robić, co wam się podoba. Od tablicy rozdzielczej, poczekajcie. Jak tu u mnie, mamy tablicę i przyłączę na dachu, to sobie idzie tyk tu i sobie idzie tu, bo sąsiady nie muszą widzieć, to dotąd, a dokładnie dotąd jest nadzór energetyki, czyli waszego dostawcy energii elektrycznej i tu nie możecie nic ruszać, jeżeli tego nie zgłosicie. To są plomby, i tego nie możecie nawet zerwać, nic zrobić, bo to podlega karze. Ale tu, to już mogą was w dupę pocałować. Pozdrawiam PGE, Polską Grupę Elektrozjebów. Którzy powiedzieli, że no panie, no tutaj do licznika od przyłącza dachowego, no to niech pan se wzywa elektryka. Ja powiedziałem tak. Proszę pana, to podlega pod wasz, a nie pode mnie. To wy macie mi wymienić okablowanie. Pan w chuj. No i wzięli i se pojechali. A stówę wziął za samą przyjazd. Bo wiecie, co chcę zrobić? Bo chcę zrobić tak, że wymienić okablowanie od samego słupa do przyłącza na dachu, do tablicy rozdzielczej tu w ścianie i do samego licznika. To oni mi zaśpiewali taką cenę 5000. Za taką robotę.
No. Teraz każdy powie, że to jest oszustwo, że to do nich należy i oni to powinni zrobić. Tak. Tak, to jest właśnie do nich to należy, ale machnę na to ręką i tyle. Mam elektryka z uprawnieniami. Do 6 kW, które on to ogarnie w 5 minut. No. Za niewielkie pieniądze. Widzicie u mnie licznik. Nie zapierdziela, nie wiadomo jak. No i tak jak wam powiedziałem. Zresztą te bezpieczniki i tak stąd wylecą, no bo ten to jest ode mnie z miejsca pracy, był na śmietniku. Wziąłem go, bo mi mój wysiadł, a nie miałem wtedy pieniędzy, żeby kupić nowy. Mamy 2 etony, raczej chyba 3 etony, a nie, poczekajcie. Mamy 2 etony i to jest jedyny bezpiecznik, który do tej pory jeszcze wytrzymał. Ten właśnie, ten z X-em. Nie wiem, co to jest za firma. No ale no. I tyle. Więc pokazałem wam, jak zrobić to prawidłowo. Zawsze mam coś takiego, że sobie sprawdzić, czy mi się przynajmniej przypadkiem nic nie świeci tutaj. O, tu mamy, wszystko działa. No. Tak, zawsze trzymam jakiś właśnie próbnik, żeby sobie sprawdzać, czy nie mam gdzieś przebicia i tak dalej. Dlatego chciałem wam to pokazać, żebyście byli świadomi, jak powinniście zainstalować inteligentny licznik energii elektrycznej. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza, elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.